Keto Wtorek, odcinek 13. Witajcie, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. I skoro mamy 13 odcinek Keto Wtorku, to może taki kontrowersyjny temat, czy ketoza rzeczywiście jest bezpieczna? Bardzo ważna rzecz, bo ja po prostu wciąż nie mogę uwierzyć, że chociażby w telewizji są te pojęcia mylone. Ketoza, dieta ketogeniczna i kwasica ketonowa. W języku angielskim można to, powiedzmy, pomylić, bo mamy ketosis, czyli dietę ketogeniczną, ketozę, i ketoacidosis, czyli kwasicę ketonową. Po angielsku jeszcze to brzmi troszkę zbliżenie, ale po polsku nie. Kwasica ketonowa to jest zupełnie co innego niż dieta ketogeniczna. I tak, kwasica ketonowa jest stanem zagrażającym naszym zdrowiu, a nawet życiu. Natomiast nie trzeba być w diecie ketogenicznej, żeby jakby mieć kwasicę ketonową, ponieważ jest to w ogóle stan, który praktycznie zdrowa osoba nie może go osiągnąć. Już mówię, o co chodzi. Jeżeli mamy przede wszystkim cukrzycę typu pierwszego, to nasz organizm po prostu sam nie potrafi wytwarzać insuliny. I wtedy musimy ją z zewnątrz dostarczać. Jeżeli jej nie dostarczamy, to możemy mieć bardzo wysoki poziom glukozy we krwi, na przykład około 300, tak? A taki optymalny to jest, w Polsce mówi się, poniżej 99, dla diety ketogenicznej to w okolicach o 70-80, więc jeżeli mamy glukozę powyżej 300 i wtedy też ciała ketonowe są zazwyczaj powyżej 20, czyli 20 milimoli na litr, to jest stan kwasicy ketonowej, który grozi śmiercią. Natomiast jeżeli jesteś podczas ketoadaptacji i nie masz cukrzycy typu pierwszego czy jakichś poważnych problemów właśnie cukrzycowych, to praktycznie to jest niemożliwe, żeby w ogóle ten stan osiągnąć. Żeby dojść nawet do 10 milimoli poziomu, jeśli chodzi o poziom ciał ketonowych, to naprawdę graniczy z cudem. Więc nie można mylić jakby tych pojęć. Można mieć kwasicę ketonową nie będąc w ketozie i to są zupełnie dwie różne rzeczy. Kwasica ketonowa jest bardzo niebezpieczna, ketoza nie. Natomiast oczywiście są stany, w których nie jest to do końca przebadane i można powiedzieć, nie jest to do końca bezpieczne, żeby być na diecie ketogenicznej. Przede wszystkim właśnie, jeżeli mamy cukrzycę typu pierwszego, to na pewno stosowanie diety ketogenicznej musi być pod specjalnym nadzorem lekarskim, ponieważ rzeczywiście są przypadki, gdzie osoby, które mają cukrzycę typu pierwszego, twierdzą, że na diecie ketogenicznej się z niej wyleczyły, ale naprawdę nie bierzcie tego na słowo. I to naprawdę jest trudna rzecz do zrobienia i trzeba naprawdę być pod nadzorem lekarskim. Druga rzecz to osoby, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Wtedy zdecydowanie bardziej sprawdza się taka dieta niskowęglowodanowa, czyli na przykład jeżeli jesteś w ketozie, zachodzisz w ciążę, to dobrze jest zoptymalizować ten poziom węglowodanów i żeby on był wyższy, ponieważ chociażby nasze łożysko, nasze to dziecko, które się w Tobie rozwija, potrzebuje w drugim, trzecim trymestrze więcej węglowodanów. Kolejna rzecz to brak woreczka żółciowego lub problemy z woreczkiem żółciowym bądź problemy z nerkami. W tych sytuacjach również należy uważać, w jaki sposób przeprowadzamy dietę ketogeniczną, bo po prostu i woreczek żółciowy, i nasze nerki jakby są bardzo potrzebne w odpowiednim metabolizowaniu tych tłuszczów. Więc to jest taki stan, kiedy trzeba tą ketozę robić jeszcze bardziej uważnie niż zazwyczaj. Kolejna sprawa to jeżeli w Twoim życiu jest bardzo dużo stresu, jeżeli masz przeciążone nadnercza, jeżeli masz wysokie poziomy kortyzolu, to też dieta ketogeniczna nie zawsze będzie super bezpieczna i może idealna, bo ketoza zazwyczaj również podnosi nam ten kortyzol. Więc owszem, przy nawet obciążonych nadnerczach możemy te hormony zbilansować dietą ketogeniczną, ale należy to naprawdę robić uważnie i mieć na ten temat dużą wiedzę, żeby sobie nie zaszkodzić. No i już ostatni temat, kiedy też trzeba mieć szczególną uważność przy diecie ketogenicznej, to kwestia genetyki. O tym już też mówiłam we wcześniejszych filmach, szczególnie gen ApoE.
jeżeli mamy mutację APOE4, to wtedy po prostu źle znosimy tłuszcze nasycone w naszej diecie i one mogą mocno podnieść nam chociażby poziom trójglicerydów. I tutaj również niekoniecznie dieta ketogeniczna będzie najlepszym rozwiązaniem, a na pewno nie nasycona dieta ketogeniczna. Czyli po pierwsze, kwasica ketonowa jest niebezpieczna, ale nie ma nic wspólnego z dietą ketogeniczną. Po drugie, jeżeli masz wymienione wcześniej schorzenia bądź stany fizjologiczne, jak ciąża czy karmienie piersią, to również uważaj przy diecie ketogenicznej i skonsultuj to ze specjalistą, czy jest to najlepsze dla Ciebie rozwiązanie i po co chcesz to robić. No i trzecia, najważniejsza sprawa. Jeżeli Twoja dieta ketogeniczna będzie dobrze zbilansowana, zadbasz o odpowiednią higienę życia, czyli snu, odpoczynek, regenerację, to wtedy tak, dieta ketogeniczna ma bardzo wiele zalet, bardzo wiele korzyści i świadczy o tym już bardzo wiele badań oraz tak naprawdę samopoczucie osób, które w tej ketozie są, łącznie ze mną. Natomiast wszystko można spieprzyć. Jeżeli uważasz, że ketoza polega na tym, że po prostu trzeba się obżerać z pieczonym na patelni boczkiem, żółtym serem i pić tylko kawę kuloodporną albo po prostu zajadać się deserami na śmietanie 36 i jeszcze nie dbasz o to, żeby te produkty były wysokiej jakości, tylko po prostu kupujesz je w zwykłym markecie i są bardzo mocno przetworzone, to tak, dieta ketogeniczna jest nawet bardzo niebezpieczna. I jakby tu jest pies pogrzebany. Jak to robimy? Jaką mamy wiedzę na ten temat? Dlatego ja też prowadzę ten kanał właśnie po to, bo zgłaszało się do mnie bardzo dużo osób, które gdzieś coś wyczytały i zrobiły masę błędów. I można sobie zaszkodzić. Szczególnie kobiety, które... My kobiety mamy bardzo wrażliwą gospodarkę hormonalną. Jeżeli na przykład chcesz schudnąć i rozpoczynasz ketoadaptację, jakby obniża Ci się znacznie apetyt, a Ty przez to w ogóle prawie nie jesz i jesz bardzo mało, nie dbasz o ten odpowiedni bilans kaloryczny, jeszcze dodatkowo dorzucasz sobie trening, to za chwilę nagle po paru miesiącach zaczynają Ci po prostu włosy wypadać garściami i zastanawiasz się, co jest i tak, to dieta ketogeniczna jest niebezpieczna. No nie, to nie dieta ketogeniczna jest niebezpieczna, tylko to, w jaki sposób tą ketoadaptację przeprowadzasz, może być dla Ciebie niebezpieczne. Więc we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Uważam, że jeżeli się nie znasz na tym temacie, to najpierw poczytaj literaturę, pooglądaj może jakichś mądrych filmów na YouTubie albo skontaktuj się po prostu ze specjalistą i zrób to dobrze, bo w tym jest klucz. Mam nadzieję, że temat bezpieczeństwa bądź nie ketozy troszeczkę Ci przybliżyłam. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!